Przed momentem w Teatrze Polonia miała miejsce premiera spektaklu Kontrakt reżyserii Krystyny Jandy. Zobaczmy, jak widzowie oceniają tę sztukę. O, witamy, czy możemy was zaprosić do wywiadu? Tak. Pierwsze pytanie, czego się pan dowiedział po tej sztuce? Dowiedziałem się, że praca w korporacji nie jest taka fajna. No, można się dowiedzieć, jak się żyje w korporacji. Korporacja zastąpiła system totalitarny. Co więcej, ciekawe to jest, bo to jest wszystko w ramach wolnego rynku, jak rozumiem. Czyli w wolnym rynku można kompletnie zniewolić człowieka, upokorzyć go, odrzeć z godności. Jestem przedsiębiorcą, 22 lata prowadzę firmę i coś takiego, jak było w tej sztuce, ja tego nie znam w ogóle. Dla mnie to jest zupełnie coś obcego. Możemy się dowiedzieć, że praca w korporacji może być zabójcza, dosłownie. Jak straszna jest praca w korporacji. Czyli spektakl przystaje do rzeczywistości? Chyba tak, nie wiem, nie pracowałam nigdy w korporacji, ale bardzo możliwe. Z tego co wiem, to chyba jest rzeczywiście tak. Nie wiem, czy przystaje do rzeczywistości. Jakoś tam tak pewnie. No. Kapitalizm jest straszny, to wszystkie dzieci wiedzą. Sądzę, że też jest leciutko wyjaskrawiona dla potrzeb sceny. Natomiast pewne sytuacje korporacyjne, jak sądzę, wyglądają podobnie. I to są absolutnie odhumanizowane sytuacje. Podobno tak. Podobno tak. No, ja bym nie chciała, żeby przystawał, ale podobno przystaje. Także. Jesteśmy z Telewizji Uniwersyteckiej. Czy można polecić ten spektakl dla młodego widza? Bardzo, na pewno. Ku przestrodze i dlatego, że ten młody widz będzie zmieniał ten świat i on może nie będzie tak wyglądał. Myślę, że dla młodych ludzi przyjście do teatru Polonia to będzie po pierwsze dobrze spędzony czas, a po drugie z tego tekstu, który widzieliśmy na scenie, myślę, że może wynikać w parę życiowych praw, które młodym ludziom się przydadzą. Nie wiem, bo jak się napatrzą na to, to może będą mieli zły pogląd na temat życia. Nie wiem tego. Bardzo polecam wszystkim młodym ludziom, którzy kończą studia, ten spektakl, ponieważ to może być fajna przestroga. Po tych licznych pozytywnych opiniach nie pozostaje nam nic innego, jak tylko państwa zachęcić do przyjścia do Teatru Polonia na ten spektakl. Z widowni Teatru Polonia Maurycy Pieńkowski, Uniwerek TV.